Siemano, witam wszystkich bardzo gorąco z tej strony Bonkol, a to jest Newsy i to jest dodatkowo tryb Battle Royale. Tak, moi drodzy, nie tylko mamy w armii, nie tylko mamy w H1Z1, mamy także tutaj w Newsy, w emulatorze, który jest całkowicie darmowy, moi drodzy, tryb Battle Royale. I oczywiście o co tutaj chodzi? Tak jak to w każdym Battle Royale, jesteśmy wrzuceni na mapę, nie mamy nic na początku, tylko mamy latareczkę i musimy zbierać. Jak widzicie, mamy 58 graczy, za chwileczkę rozpoczynamy przygodę. Dodatkowo, im więcej graczy się połączy, tym większa jest nagroda główna. W tym momencie chyba to jest 600 tysięcy dolarów, jeżeli dobrze policzyłem zera. I te dolary oczywiście możemy wszelako rozdać tutaj w marketplace, możemy sobie kupić fajne rzeczy, gadżety, samochody i tak dalej. Moi drodzy, jeżeli wam się spodoba ten materiał, będziemy nagrywać więcej Battle Royali i będziemy dodatkowo nagrywać z widzami. Grywam ostatnio na live'ach, Twitch TV Bonkol, wbijajcie. Jeżeli ktoś nie wie w ogóle, kiedy te live'y się odbywają, one przeważnie się odbywają od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16, 17. Wiem, że to są troszkę niewygodne godziny, bo wielu z was jest pewnie wtedy w szkole czy w pracy, ale czasami też robimy wieczorem. Także polecam, na stronie jarok.pl też tam są moje streamy. Moi drodzy, wracając do tematu, jak widzicie, oczywiście jest tutaj komunikator głosowy wyłączony, ale jak już będziemy grać, to będzie można korzystać. Cóż mamy, moi drodzy, zobaczcie, no tutaj chyba mamy tylko latarkę i tak dalej. Jak widzimy, tutaj są Polacy na czacie i tak, chyba są Polacy, napiszemy tutaj siema, napiszemy siema. Za chwileczkę się rozpocznie tutaj, moi drodzy, Battle Royale. Zaraz zobaczycie, ponieważ mapa jest specjalna na Newsy, zobaczcie, to jest specjalnie zrobiona mapa pod Battle Royale i tutaj mamy launch, to jest tutaj właśnie gdzie jesteśmy i oczywiście tu jest całe miasto, w którym się zaraz pojawimy. O, w tym momencie jesteśmy wrzuceni do miasta. Jesteśmy tutaj, ok. I oczywiście tutaj jest coś takiego jak safe zone. Na początku gra bardzo przycina, także się nie przeraźcie, jeżeli teraz będzie ścinało. Po prostu wszyscy są wrzuceni randomowo i dodatkowo jeszcze w tym momencie respią się wszystkie przedmioty oraz zombiaki. Tak, są tutaj zombiaki w Battle Royale'u, więc na początku zawsze to jakoś przycina. No mam nadzieję, że to szybciutko przejdzie, mamy teraz tylko 20 FPS-ów, zaraz to wróci już do normy. Tak, moi drodzy, więc są zombiaki, są przedmioty, oczywiście dużo ciężej jest znaleźć fajne przedmioty, dużo ciężej też jest znaleźć na przykład, o kurde, mamy gościa po prawej stronie, dużo ciężej jest też znaleźć jakieś dobre bronie, na przykład leki. Czy można robić grupy? Można tutaj robić grupy, są to tylko, tak, dwuosobowe grupy, tylko i wyłącznie, o, widzę, że ktoś już znalazł broń. Grupy się robi już w poczekalni. Grupy się już chyba robi w poczekalni. W tym momencie już chyba nie można zrobić grup. Nie, nie można. W jaki sposób sprawdzamy, ilu jeszcze zostało graczy? Poprzez wciśnięcie taba. Gościu już poszedł do budynku. Już myślę, że nie będzie już przycinać. Już mamy ok, już jest całkiem w porządku. Tutaj są zombiaki. Zgasimy latareczkę. Generalnie, moi drodzy, oczywiście też będę grał normalne PvP, jeżeli ktoś jest zaciekawiony. Tylko, że normalne PvP dosyć szybko, moi drodzy. A, i z zombiaków lecą tu przedmioty też na Battle Royale, więc warto bić. Normalne PvP jest dosyć szybkie, bo tutaj strasznie dużo osób ma po prostu bronię, respi się już od razu z brońmi, więc dosyć szybko padamy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w ekipie, czy nie, ale jedyna fajna rzecz jest taka, że możemy faktycznie pograć sobie od razu PvP bez skupiania się na zbieranie przedmiotów. Ja sobie pozbieram cokolwiek tutaj, bo moi drodzy, ja muszę się uleczyć, nie ma tutaj bandaży, więc będziemy wcinać wszystko, co tutaj mamy, nawet tą czwóreczkę. Czwóreczkę też, dobra. Gościu jest w budynku. O, gościu jest w tym budynku, on już tam wskoczył, ale nic nie znalazł. Coś tu się z teksturami dziwnego dzieje. Safe zone jest SZ napisany, tutaj. Tam trzeba biec, aby nie zginąć. Więc to jest problem dla nas, bo my jesteśmy bardzo daleko od safe zone'u. Gościu już jest u góry. Gościu już jest u góry. Zombiaki do niego pobiegły. Dobra, mamy hełm. Ja sobie tutaj wezmę coś takiego, zrobię. Dobra, ja sobie może pobiegnę tutaj. Znajdę coś. Dobra, mamy. Jakiś pistolet się przyda, ok. Jakikolwiek się przyda na początku. Zawsze to jest lepsze niż pistolet. Zunloadujemy sobie tutaj. Dobra. Nie widać tego typa, ja będę biegał, bo on poszedł do budynku, a ja nie wiem, czy to nie był zły pomysł. Dobra, mamy bandaże. Mamy już anakondę, mamy coś, dobra. Ja do tego safe zone'u nie ma opcji, żebym tam dobiegł. Powiem wam, że będzie bardzo, bardzo ciężko.
Na szybkości jeszcze tutaj pobiegamy. Dobra, tutaj mamy painkillersy. O, czyli znaleźliśmy leki, nie ma tak źle. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Kruger, z którego wyciągniemy sobie amunicję. I oczywiście tutaj zunloadujemy. I weźmiemy sobie jeszcze dodatkowo... Okej, okay. Mamy painkillersy, nie będziemy ich używać, myślę. Dobra, ja sobie pozabijam. Tego typka tam nie widzę. Dobra, to ja mogę już, myślę, spadać stąd. Tylko żeby biec, to ja muszę by... Dobra, w takim kierunku, w prawo muszę biec. Coś takiego. Nie wiem, czy ten gościu zaraz mnie nie będzie chciał z dachu zabić. Dobra, widzimy, typka przed nami jest. Jakiś tu jest typek. A, i mnie zabił. Kurczę, full auto pociągnąłem z BR-ki. Ale okej, okay. Ja wam jeszcze pokażę, w jaki sposób tutaj wchodzimy i będziemy jeszcze, rozegramy jeszcze jeden Battle Royale, co? Mam nadzieję, że wam się podoba ten tryb. I oczywiście tutaj mamy konto, ja kupiłem konto premium z tego powodu, nie grałbym po prostu tych wszystkich opcji, nie miałbym odblokowanych tych opcji, jak właśnie wchodzenie na serwery oficjalne. Musiałbym przegrać chyba 6 albo 12 godzin, z tego co wiem. Więc, aby po prostu nie marnować czasu, kupiłem konto premium, które kosztowało mnie chyba 3 dolary albo 3 euro. Nie jest to dużo, to jest paręnaście złotych, więc aby wam nagrywać to szybciej, wykupiłem. Dobra, i wchodzimy teraz tutaj, mamy w głównym menu tryb Battle Royale. Pamiętajcie, aby zaznaczyć na tryb, przepraszam, na region europejski. No i jeszcze zaznaczyłem sobie w opcjach opcję szybkiego ładowania. Taką możliwość, taką opcję jest. Generalnie tak mi to wytłumaczyli tacy specjaliści od Newsy, że zaznaczenie opcji szybkiego ładowania mapy polega na tym, jeżeli ktoś ma bardzo dobry komputer, gdzie i tak mu gra dosyć spoko chodzi i pozwala mu na to pamięć i procesor i tak dalej, to wtedy będzie wam to lepiej chodziło. Natomiast jeśli ktoś i tak ma słaby komputer, nie wiem, gra na jakimś laptopie i tak ma mało FPS-ów, to niech lepiej w ogóle nie zaznacza tej opcji, bo tylko i wyłącznie może mu się pogorszyć, że tak powiem, stan faktyczny wgrywania mapy. Dobra, jesteśmy tutaj w poczekalni, jak widzimy, jest taka tutaj buźka. Moi drodzy, mamy tutaj coś takiego ogromnego. Ja sobie zrobię screena w ogóle do Battle Royale'a. Czekajcie, jak mi zejdzie w ogóle ta otoczka. Mamy 38 graczy, jak widzicie, wszyscy tutaj już czekają, wszyscy są zniecierpliwieni. O, zrobimy tak. Czekajcie. A w ogóle, jak się wyłączało HUD? Ja bym musiał sprawdzić coś takiego. O, coś takiego się wyłączało chyba. No, w ten sposób. Dobra. Nie wiem, czy się czasem nie zrobiły jakieś tutaj ścinki przy nagrywaniu, ale mam nadzieję, że nie. Dobra, moi drodzy, 40 jest graczy, za chwileczkę rozpoczynamy kolejny Battle Royale. Mówię wam, że w ekipie się fajnie gra, tylko problemem jest to, że nie można zbyt wielu osób tutaj zaprosić. Można tylko i wyłącznie zrobić dwuosobową grupę, więc w ogóle wasze zdrowie. Wszystkich fanów Warzy, wszystkich fanów Infestation. Osoby, które kojarzą w ogóle te czasy, kiedy grało się w ogóle w Warzy, w te wczesne, jak to się mówi, stadium tej gry. Także tam były fajne czasy, bardzo mi miło z wami pograć, bo jest pewnie dużo osób, które subskrybują ten kanał właśnie od tego momentu, kiedy zacząłem grać w Warzy, w Infestation, jak wrzucałem filmiki z PvP, śmieszne momenty, przykre momenty, wszystkie momenty. Także wasze zdrowie, mamy tutaj wodę mineralną także. No, cóż mogę powiedzieć. Pyszna, krystaliczna woda, prosto z Clearview. Dobra, mamy tutaj lornetę, ja zostawiam sobie lornetę. Mamy 50 graczy i zobaczcie, na czacie wyskoczyła taka informacja, że potrzebujemy jeszcze... Nie, mamy już 2 minuty, ok, do startu. Generalnie rozpoczynamy zawsze od 50 graczy wzwyż. No i jeżeli by teraz strasznie dużo graczy dołączyło, to ze stówką byśmy wyruszyli. I wtedy główna nagroda to jest chyba $1 000 000. No i w tym momencie mamy 56 i jakąś niecałą minutkę chyba do rozpoczęcia. Muszę tak sobie popijać, bo jak tak dużo gadam, to mi naprawdę zasycha w gardle. A ostatnio dosyć dużo nagrywam tych materiałów, chociaż one nie pojawiają się na YouTubie, one się będą pojawiać. Co mu tak, kurde, temu czarnuchowi tutaj wystaje? To dosyć dziwnie wyglądało, ale to jest przypięta latarka. Też prowadzę live'y, więc na tych live'ach dużo się naprawdę gada. Ja te live'y tak prowadzę praktycznie od poniedziałku do piątku i tak średnio one trwają od 5 do 7 godzin dziennie. To jest strasznie dużo czasu, to jest naprawdę dużo czasu, trochę za dużo nawet. Muszę to jakoś bardziej
ogarnąć. No i podczas tych live'ów, no to cały czas gadam, nie? Cały czas rozmawiam z widzami, czytam czat. To jest w ogóle najfajniejsza rzecz. To jest najlepsza rzecz, jaka może być, czyli grać w coś na żywo. Oglądają cię osoby, średnio to jest ostatnio około 1000 osób. Ogląda cię 1000 osób i możesz z nimi rozmawiać. Może nie w taki sposób bezpośredni typu TeamSpeak czy Skype, ale jednak możesz czytać ich wypowiedzi i ty możesz odpowiedzieć na ich pytania czy inne jakieś takie kwestie, które tam są na ten czat wrzucane. Więc to jest taka fajna rzecz i myślę, że jakby mi zabrano możliwość rozmowy z widzami, gdyby streamowanie polegało tylko i wyłącznie na pokazywaniu obrazu, to chyba by mi to w ogóle frajdy nie sprawiało. Dobra, moi drodzy, jesteśmy teraz w takim miejscu. Zobaczcie, Safe Zone jest tutaj, my jesteśmy tutaj, Airfield. No, nie wiem, w jaki sposób sobie poradzimy. Tu jest strasznie... A, i w ogóle oczywiście sytuacja, gdzie zacina nam na początku. Mamy teraz 10 FPS-ów. Ja już obgryzam paznokcie z nerwów. Dobra, jesteśmy na lotnisku. Na lotnisku podobno bardzo fajne rzeczy można poznajdywać. Ja sobie na razie tutaj powycinam kilka zombiaków. Ja nie wiem w ogóle, jak my przeżyjemy. Jak my tam dojdziemy w to miejsce zwane Safe Zone'em. Mógłbym zrobić coś... O, już ktoś strzela, dobra, robimy coś takiego, słuchajcie. Zrobimy tak, wezmę sobie plecak, wskoczę potem na samą górę tej... Uwaga, kichnę. O, kurde, ja wolę was ostrzec, bo jak macie mi potem pisać, że wam rozwaliło słuchawki, to... dobra. Ja w ogóle nazywam to kulą, bo to jest w ogóle jakaś tutaj wieża taka nadawcza, radiowa, czy coś takiego. O, kurde, jak mi strzelił, o masakra! Jak we mnie strzelił? Jednym strzałem mi zabrał tak dużo życia? No nie wierzę w to. O, musimy się uleczyć w ten sposób. Tylko i wyłącznie w ten sposób możemy się uleczyć. Dobra, change backpack. Dobra. Boję się, że gościu mnie tutaj znajdzie. Może jakieś leki bym dostał, co? Dobra. Muszę w ten sposób. Gościu we mnie zaczął strzelać. Ja sobie tym wereskiem może. Kurde, już jest draska, moi drodzy. Już jest draska. Dobra. Ja sobie tutaj... Dobra, ja będę wcinał te niektóre rzeczy. Okej. Wezmę sobie, oczywiście zmienię na BR-kę, bo to jest dużo lepsza broń. Wszystkie bronie tu są... O kurde, tam jest gość, widzę go. O, mierzy we mnie. Dobra, strzelimy z tej strony tego typa. Dobra, mam mało życia. To jest naprawdę prawdziwa walka na śmierć i życie. Teraz pojadę z lewej strony. Gdzie jest ten typek, ty? Kurde, gdzie on uciekł? O, strzela we mnie, dobra, widzimy go. Dobra, widzimy tego typa. Zaskoczę go, bo pójdę niżej. Gdzie mu ta główka wystaje? O, ktoś strzela z pyrkawki. Wow, jak ja przeżyłem? Jak ja to w ogóle przeżyłem, moi drodzy? O, fuck, ja się potknę i nie żyję. Dobra, ja już nie mam życia. To jest koniec. To jest ewidentny koniec. Ja pierniczę. Ale są naprawdę fajne emocje, bo powiem wam, że w porównaniu do tego normalnego trybu PvP, że w sumie możecie zacząć z, naprawdę z wieloma brońmi, no to tutaj są zdecydowanie większe emocje. Tu są zdecydowanie większe emocje. No i nie mam HP. Znaczy, ja nie krwawię. Nie krwawię. Musiałbym z jakiegoś zombiaka tutaj wylutować. No jak zeskoczę, w ogóle jak tutaj się schodziło na dół? Bo aby zejść na dół, musiałbym tędy przejść. Ja muszę poczekać jeszcze na zombiaka. Może na samym dole znajdę coś. Chociaż ja, jeżeli zginę, no to już nic nie poradzę teraz. W ogóle ja nie zdążę do safe zone'u dojść. Może ten gościu się wykrwawił? Może faktycznie? Dobra, zobaczmy to. Dobra, tego typa już nie widzę. On, nie wiem, albo mnie troluje.
Aha, i chyba mnie wywaliło z gry. Więc super. Super, moi drodzy. No, powiem wam, że szaleństwo nie zna granic. No, wywaliło mnie, bo te serwery też czasami niestety są przeludnione, jak w tym momencie połączyło się z... Ojojoj, i nie działają serwery. Ojojoj. Ale okej, okay, ale mniejsza o to, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się podobał materiał. To, że tutaj serwery wywaliło, no to niestety jest urok tej gry, mimo że ta gra jest i tak dużo lepsza od tego Infestation, którego mieliśmy z cheaterami, z wallhackami i tak dalej, z espem. To i tak jest tutaj dużo więcej rzeczy zrobionych. Mam nadzieję, że wam się podobał tryb Battle Royale. Jeżeli byście chcieli więcej zobaczyć tego na moim kanale, to oczywiście możecie zalajkować ten film. Wtedy wiem, że duża osób, która zobaczyła ten materiał, dodatkowo jeszcze wyraziła chęć, abym nagrywał kolejne. Ja już teraz nie będę nagrywał, bo pewnie teraz może albo strona padła, albo serwery padły, więc są teraz... próbują je podnieść. Mam nadzieję, że wam się podobało i mam nadzieję, że się spotkamy razem. I nie będziecie krzyczeć ani brzydko wyzywać, bo to jest najgorsze, jak się dowiaduję, że moi widzowie są niegrzeczni na serwerach. No to będziemy, moi drodzy, się potem musieli policzyć na live'ie czy tam w komentarzach. Trzymajcie się, do zobaczenia. To było Newsy w trybie Battle Royale. Cześć.